Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na wspaniałą partię Jana Krzysztofa Dudy z Mamediarowem. Partia pochodzi z turnieju online, finałowy chess tour. No, myślę, że ci zawodnicy, jak się spotykają na szachownicy, to musi iskrzeć i działo się naprawdę dużo. Taktyki, co nie miara. No, zresztą, moi drodzy, Mamediarow jest takim zawodnikiem, że on nie potrafi po prostu grać spokojnie. No, po prostu nie potrafi. A Janek, jak wiemy, w ostrych pozycjach czuje się też wyśmienicie. Bardzo tutaj termometr latał, czyli Silnik szachowy działo się wiele. Zapraszam serdecznie i Janek rozpoczął ruchem D4. Skoczek F6, odpowiedział Mamediarow, C4. Posunięcie G6, skoczek C3 i D5. Panowie powtarzają partię z, ze swojej rozgrywki, znaczy z meczu, czyli powtarzają ten sam, ten sam wariant nawet, bo po biciu na D5 skoczek wybija na D5. Goniec na D2. Ja podlinkuję wcześniejszy film i zobaczą państwo, że jednak podobnie to wszystko było grane. Po skoczku B6 Janek zagrywa znowu posunięcie E3, aby bronić pionka. Goniec G7, no i znowu posunięcie, które mi się niezwykle podoba. Janek powtarza ten ruch. On ma to chyba przygotowane porządnie. Znaczy chyba, na pewno ma przygotowane i zagrywa posunięcie H4. Ten ruch bardzo konsa tutaj po e, linii H. Mamediarow w pierwszej partii zagrał posunięcie C5, co się okazało ruchem e, takim, no, y, mało y, skutecznym, powiedzmy, bo przegrał partię. Tam oczywiście Różne były niuanse, że czarne też mogły przechwycić inicjatywę, mogły nawet wygrać, ale ten ruch C5 raczej mi się nie podoba. Zmienił tutaj decyzję i zagrał posunięcie E5. Od razu tutaj przywalił piona w centrum i stara się rozbić strukturę. Jak reaguje nasz arcymistrz? Otóż jakie zbicie? To zbija. No i oczywiście. Bicie gońcem na E5 nie jest atrakcyjne i nie jest takie super, bo od razu wychodzimy sobie skoczkiem, wstępem atakując tego gońca. No więc zrozumiałym jest, że skoczek raczej wychodzi na C6 z zamiarem wybicia później piątka. No i teraz Janek zagrywa H5, bardzo ostro tutaj idzie do przodu. Lecz zwróćmy uwagę, czy można tego piona E5 obronić w sposób no taki trwały, czyli drugim piątkiem. Jeżeli by było F4, od razu powiem, że nie za bardzo dobre posunięcie. Z reguły jeszcze na ostrego zawodnika tym bardziej nie. Tutaj pozycja i ocena sytuacji przez silnik jest taka korzystna: taka korzystna dla czarnych troszeczkę. No bo posunięcie F6 bardzo rozbija te pionki, i tu należałoby wybić. Hetman by wybił te piony. Nie są dobrze ustawione, nie wyglądają dobrze. Król troszeczkę odkryty, mimo że pion więcej u białych, to pozycja jest równa, czyli na pewno tutaj czarne miałyby bardzo sporą, dużą inicjatywę. W każdym razie przejdźmy do partii w partii het, Hetman. Pionek zagrał na H5 oczywiście i w tej sytuacji skoczek wybił na E5. No i co zagrał Janek? A Janek zaczyna mieszać i zaczyna grać H6. No widzimy, że Tutaj jeszcze nie jest zrobiona roszada, więc bicie pionka nie nastąpiło. A H6 może nieco przeszkodzić. No jasne, że goniec nie zagra na F8, bo przeszkodzi to w roszadzie, więc goniec musi grać F6, wymuszone posunięcie. No i tutaj posunięcie Hetman C2. Co ten ruch daje? Przede wszystkim przygotowujemy długą roszadę. Nie boimy się absolutnie takiego posunięcia goniec F5, bo my od razu ruch E4 z tempem. Roszada ze strony czarnych, no i długa ze strony białych. No, a jak mamy przeciwległe roszady, to musi się dziać na szachownicy. Zresztą zauważmy, że te figury już stoją trochę inaczej niż zwykle. Tak jak na przykład w partii włoskiej, czy w partii hiszpańskiej, gdzie tam jest wszystko przemyślane, spokojnie i tak dalej, a tu się zaczyna dziać. No i tutaj mamy Jarów, zagrywa najlepszy ruch Hetman E7, schodząc tutaj od razu z Rentgenu. Jak najbardziej zdrowe posunięcie, no i posunięcie E4. Ruch prawdopodobnie przygotowujący takie zagranie f4, e5. Bardzo korzystnie to wygląda, no ale należałoby oczywiście tutaj grać y, dosyć dynamicznie. Azer zagrywa posunięcie c6, coś jest logicznym ruchem, bo prawdopodobnie nie chce wpuścić skoczka tutaj na d5 w przyszłości. Nadal pozycja tutaj czarnych jest przyjemniejsza, uważam silnik się z tym też zgadza, no ale to chodzi o charakter gry, o zamieszanie na y, szachownicy tutaj tej pozycji i y, 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 jak można byłoby zagrać inaczej niż C6, czyli trochę jeszcze lepiej według silników, tutaj moi drodzy? No, uczymy się oczywiście. Maszyny podpowiadają. Wyprowadzenie gońca byłoby atrakcyjne, z tego względu, że no pięknie strzelamy tutaj w króla e, i ustawiamy się tymi figurami dosyć agresywnie i e, wrogo do przeciwnika. Po na przykład takim posunięciu skoczek F3, no bo wyprowadzać figury należałoby, no to skoczek na G4 by tu fajnie atakował pionka. No i na przykład goniec F4, aby Hetman tego piona bronił. E, przy okazji goniec troszeczkę zaczyna oddychać i uwalnia nieco wieżę. E, Powierza AD8, wprowadzamy kolejną figurę do gry, na przykład goniec D3, no i teraz na przykład hetman C5 można by było zagrać. Takie zdrowe, naturalne posunięcia, od razu bezpośrednio atakujemy piona, ale nie jest to celem czarnych, e, bo goniec G3 i tak naprawdę tutaj hetman bardziej się ustawił tutaj na skrzydło hetmańskie i skoczek C4 takie Upierdliwe zagranie, mo, mo, można powiedzieć. No, nieco wymuszające. Bicie na C4. Para gońców zostałaby u czarnych, no i to wyglądałoby po prostu świetnie dla czarnych. Tak nie poszło jednak. C6 zostało zagrane. I skoczek H3. No, dziwny ruch, można powiedzieć na pierwszy rzut oka. Ale tu Janek próbuje jakoś nietypowo manewrować. Przypuszczam, że nie chciał grać skoczkiem na F3. Może obawiał się bicia, albo obawiał się jednak tego zagrania skoczek G4. Skoczek H3 jednak poszło. Skoczek z E na C4 od razu tu się ten skoczek ładnie ustawił. I goniec, który jeszcze nie wyszedł, wybija skoczka. No i można powiedzieć, że białe mają niby lepiej, bo goniec, który nie wyszedł, od razu wymienia się na polu C4 fajnie. Ale nie do końca tak jest. Skoczek wybijając spowodował, że para gońców jest teraz ubija. Czarnych i ta pozycja dla czarnych jest po prostu przyjemna i w miarę łatwa. Skoczek na F4, wieża D8, wyprowadzamy kolejną figurę. Posunięcie F3 troszeczkę broniące piona w centrum. No i teraz B5 nie jest to jakoś filozofią wielką i ciężkim posunięciem. Te piony mogą tutaj po prostu zasobować. Plan dla czarnych jest prosty. Jest król w długiej roszadzie, no to tymi pionami trzeba tutaj napierać. Jeszcze skoczek stoi naprawdę świetnie połączeniu z gońcem, wspólnie atakując punkt B2. To wszystko wygląda imponująco i niebezpiecznie dla białych. Król B1 zagrał jednak. No trzeba uważać, żeby nie grać B3, bo tu jakieś widełki czyhają, wiadomo. Posunięcie A5. No można byłoby zagrać nieco lepiej. Mimo wszystko. Znaczy, mi się łatwo mówi, bo ja mam tutaj program szachowy, który podpowiada oczywiście, no ale arcymistrz tutaj zagrał inaczej. A5 też jest oczywiście dobrym posunięciem, ale wieża B8 jest jeszcze lepszym. Dlaczego? No otóż grozi ruch B4. Na przykład po ruchu skoczek D3 aby tam trochę skoczka przestawić do centrum. Wiadomo, może jakieś posunięcie E5, znaczy F4, E5, może w, te, w ten deseń coś trzeba było grać. Ciężko stwierdzić, no mi się pozycja białych kompletnie nie podoba. Czarna miała tutaj świetną grę. I na przykład po ruchu B4 skoczek A4 pięknym i prostym zagraniem byłby ruch. Znowu koniec E6. Co grozi? Przede wszystkim, uwaga, grozi B3, bicie na B3, skoczek na D2, a następnie goniec tutaj ładuje się na polu B3. Otwarta linia. Te wieże tutaj mogą się zdwajać. Proste plany. Goniec patrzy. Goniec patrzy. Tu wszystko, wszystko wisi, moi drodzy. Znaczy, tutaj w ogóle jest pozycja ekstremalnie ciężka dla białych. No ale poszło inaczej. Po Król B1 A5 zostało zagrane po tym posunięciu goniec wraca na c1 no to takie klasyczne odejście gońcem żeby tutaj trochę bronić no jakaś próba wymian, wiesz, im więcej wymian dla białych tym myślę, że lepiej, a czasami taki pionek h6 jak już dojdzie do końcówki może być słabością oczywiście no ale po tym ruchu goniec zagrał na b7 i trochę niezrozumiałe dla mnie posunięcie, takie antyszachowe bym powiedział, no bo piątek przecież goniec uderza w pionka, który tutaj blokuje, jeszcze goniec tak naprawdę nie robi kariery, bo tu jest pion e4, no po tej diagonali. Nic nie zdziała w każdym razie. No cóż, no ale tak zostało zagrane. Janek zagrywa skoczek na D3. No i zobaczcie, że goniec wrócił na C8. Mamediarow zrozumiał swój błąd i postanowił przestawić gońca na polu E6. Ale to w internecie wiecie, jak to było. Jak się gra partię, można klikać i klikać. Błędów niby sporo. Pozycja teraz jest oceniana przez komputer jako taka mini, minim, minimalnie lepsza dla czarnych. Ale to generalnie równa ruch, dynamiczna równowaga, ciężko stwierdzić w ogóle. Skoczek zagrywa na E2. Goniec na E6 się ładnie przestawił. Skoczek z E na F4. Posunięcie A4 ze strony czarnych to są wszystko dobre ruchy ze strony właśnie Mamediarowa. No i ruch G4. No tak, tutaj Janek trochę tymi pionami stara się może skontrować, no ale ruch jak ruch, nie potrafię za bardzo wyjaśnić dlaczego. No może, nie wiem, jakieś opcje w przyszłości, bicie jakieś G5, może coś w tym stylu. Wieża zagrywa na B8, wieża z H na E1, w tym momencie idzie B4. Robi się bardzo gorąco. No i trzeba niezwykle uważać już na jakieś konsanie pionem A3, pionem B3 przede wszystkim w tym momencie ruch e5. Jest to ruch przegrywający dla białych. Dlaczego? Otóż moi drodzy, po tym posunięciu Mamediarów no niestety zagrywa źle, bo odchodzi gońcem na h8. No, i ta sytuacja się diametralnie zmienia. Błąd goni błąd. W ostrej pozycji jest to, jest to częsty widok, oczywiście. Musimy się do tego przyzwyczaić. Dlaczego błąd? Otóż sprawdźmy najpierw, dlaczego błędem byłoby zag było zagranie pionkiem na E5, dlatego, że można by było zagrać B6. B3 ruch wtrącony. No, i tradycyjnie po wybiciu i wybiciu. Tutaj jakby zagrał Hetman na C3, to jest piękne zagranie Hetmanem na A7 i grozimy matem na A2. Raczej takim matem prawie nieuniknionym, no ale Hetmana, od, jak oddajemy, to się wiąże z tym samym. Więc Hetman mógłby zagrać na F2, żeby jednak bronić tego punktu A7. Po tym jednak ruchu Hetman na przykład B7 byłby bardzo ciekawym zagraniem. Dlaczego? No, bo chcemy wejść na A6 i tutaj dać mata. Oczywiście można było też grać Hetmanem C7 z tym samym planem. Na przykład po Hetman B7 sobie zobaczmy. Pionek mógłby wybić gońca. I Hetman A6. No właśnie. Po tym ruchu tak naprawdę widać jedną rzecz. Wygrywają czarne czy wygrywają białe? Bardzo trudna partia, bardzo skomplikowana. Moi drodzy. W tej sytuacji wygrywają białe odziwo. Dlaczego? Bo jest piekielnie silny ruch, można sobie spróbować zgadnąć. Skoczek B4. Niewiarygodne zagranie. Bronimy się przed matem, atakujemy bezpośrednio. Nie można zbić tutaj wieżą, bo tutaj grozi mat. Nieprawdopodobna akcja. No, tutaj dalej nie analizuję, bo po na przykład Hetman A4, żeby tego skoczka zbić, tutaj wiąże się to z biciem na E6 sytuacja się u czarnych totalnie sypie. Totalnie się sypie. No ale można byłoby dlatego też zagrać czarnymi w tej sytuacji. No genialne posunięcie. Zamiast Hetman A6 no, genialnym ruchem byłoby, ale to bardzo trudne posunięcie, moi drodzy. Goniec D7. Niewiarygodne, co tu się dzieje. W ogóle ja się łapię za głowę. Strasznie trudne posunięcie tutaj zawodnicy mogliby wykonać. O co chodzi? No, przede wszystkim yy, uciekamy od tego bicia na E6. Bronimy się przed wymianą wieży. No, i teraz Hetman A6 zwyczajnie grozi. I po tym ruchu, na przykład, po Hetman na C5, Hetman A6. No, nie pozostaje nic innego jak Hetman A3. No, ale tu bije Hetmana i tak dalej. No dobra, bardzo dużo taktyki się dzieje. Goniec jednak zagrał na h8, i po tym posunięciu Janek gra dobrze, dlatego że wybija gońca, no bo niezwykle groźnego po tej diagonali. Hetman odbił tego gońca i ruch f4. To nieco wyrównuje sytuację, ja tutaj nie będę się sprzeczał, nawet nie wyrównuje, nawet pozwala czarnym na mocno, mocny kontratak. Zdecydowanie lepszym zagraniem, moi drodzy, byłoby zagranie wieżą na e4, aby bezpośrednio atakować skoczka na c4, bo ruch b3 jest taki bardzo uciążliwy. I po tym ruchu ten hetman na C4 mógłby tego skoczka zbić, więc no skoczek powiedzmy powierza E4, skoczek musiałby odejść, no i zbijamy sobie pionka. No i białe są świetne w tej sytuacji. Strasznie to się zmienia, trzeba przyznać, w tak, w tak ostrej pozycji. No jednak F4 zostało zagrane i mamy diarov gra swoje. Posunięcie B3 niezwykle groźne, wybicie nastąpiło i hetman na C3, no i coś zagrać trzeba. Skoczek zagrał na B6 jednak, no znowu niedokładnie. No, znowu nie znowu niedokładnie, bo można było grać zupełnie inaczej. Mianowicie na przykład z planem Hetman D5, Hetman B5, Hetman A4. Ja wiem, że to są trzy ruchy, to jest dużo posunięć, ale plan myślę, że jest dosyć prosty. Mógłby być bardzo skuteczny. Jednakże tutaj Azer zagrał na B6 skoczkiem. Posunięcie F5, od razu do akcji trzeba się tutaj zabrać. No i teraz widzimy też konsekwencje tego posunięcia G4, i tutaj widzimy, że ta, ta kontra zaczyna nabierać rumieńców. Hetman zagrał na D5 i skoczek na C5 ze strony Janka. No widzimy, blokuje tutaj wjazd na A5. No wiadomo, teraz nie można, no ale tu takie były zamiary, może na B5, może na A4, coś w tym stylu. Hetman teraz na G2. No i Janek, no. Właśnie, Janek zbił pionka na B3. No to się oczywiście narzuca. Można byłoby zagrać trochę lepiej. Pozycja białych już jest nieco lepsza w tej sytuacji. Lepiej, czyli wieża D8, bo po wymianie teraz bicie na B3. No i nie jesteśmy po prostu pod redgenem tutaj wieży. Z tak prostego powodu: jedna wieża mniej do ataku dla czarnych, białe byłyby szczęśliwe. Poszło jednak bicie na B3 i w tej sytuacji skoczek na D5, hetman C2. Cały czas się dzieje dużo. W tej sytuacji Hetman zbił na G4 i posunięcie F6. No, niestety jest to błąd ze strony białych. Dlaczego? Można zatrzymać materiał, spróbować znaleźć odpowiedź dla czarnych. No, błąd, którego mamediarów nie wykorzystał. No, wygląda to świetnie, bo tutaj jest tak goniec zaklinowany, nie ma co z tym zrobić. To jest masakra. Błąd jest dlatego, że tutaj czarne miały świetne zegranie. otóż skoczek na C3. Prosta taktyka moi drodzy. No grozi wzięcie wieży. No trzeba zbić hetmanem. No i wybijamy, wybijamy, wybijamy. Jakość więcej po stronie czarnych. Ja sobie zdaję sprawę, że ten goniec jest wy kompletnie wyłączony z gry, ale to była najlepsza alternatywa dla czarnych. Tutaj silnik pokazuje minus 2. No wiadomo, że w praktyce jest to jeszcze bardzo trudne do gry. No ale czarne miałyby szansę w ten sposób zagrać. Ja przypuszczam, że Mamadiarow widział to posunięcie, ale może mu się jednak nie podobało, że nie ma tutaj akcji z tym gońcem i w to po prostu nie poszedł. Jednak w, tej, w tym momencie Hetman zagrał na b4, tutaj jest teraz opcja z skoczkiem na c3, no ale skoczek na e4 wszystko tutaj dobrze broni. Wieża A8, próba jakiegoś tam mata, prawdopodobnie, żeby połączyć się z Hetmanem. Goniec zagrywa na D2, Hetman zagrywa na B5, goniec na C3. No, goniec na szczęście wyszedł trochę do ludzi. Hetman na A6 z groźbą, pięknego mata, no to król C1. No i teraz skoczek na E3. Bardzo ostry ruch. Widzimy teraz taką pewną zależność, no bo tutaj mamy Diarów, zagrał skoczek E3, niestety to jest poważne przewinienie, a wydawałoby się, że jest wygrana czarnych. Dlaczego? Otóż Janek tutaj bezlitośnie wybił wieżę. Wieża została wymieniona. No i teraz co zrobić? No bo grozi coś takiego jak: jeżeli zbijemy wieżę na e3, to hetman da szacha, hetman b1, wieża d1 i zdobywamy tutaj czarnymi hetmana. Więc co zrobił Jan Krzysztof Duda, moi drodzy? Ważny moment w partii, w końcówce, można zatrzymać po raz kolejny materiał i spróbować swoich sił. Otóż Jan Krzysztof Duda, moi drodzy, zbił tego skoczka. Oczywiście, że zbił. I to dokładnie poszło, co mówiłem. Hetman B1, wieża D1, i król zbił tę wieżę. Białe zagrały król D2. Ta pozycja jest wygrana dla białych i to gładziutko, moi drodzy. Dlaczego? Sam Hetman nie jest w stanie nic dobrego zrobić. Goniec stoi świetnie, skoczek również i wieżą wystarczy się dostać tutaj na ósmą linię. Jest to proste: Goniec jest po prostu też wyłączony kompletnie z gry. Hetman zagrał w tej partii na H1, wieża D3. Widzimy tutaj też podstawka skoczka, no ale grozi MAT, dlatego też Hetman zbił na H6 pionka. Z szachem, król na C2, no i goniec na G7 sprytnie. Jeszcze gra tutaj Azer, licząc na wybicie gońca na G7, co też dawałoby wygraną białym, ale jest prostsze zagranie, mianowicie bierze D8, goniec F8, goniec B4. No i się tutaj Mamediarów poddał. Jan Krzysztof Duda dzięki temu wygrał mecz z tym zawodnikiem. Ścisła czołówka światowa i trzeba powiedzieć jasno: Jan Krzysztof Duda należy do ścisłej czołówki światowej. Szachistów, moi drodzy, i tutaj nie ma żadnych skrupułów ze strony Jan Janek gra w szachy po prostu wyśmienicie. Znaczy też przegrywa, oczywiście, ale to już się nie będę rozwlekał. Gra po prostu na światowym poziomie. Dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymamy Zajemka Kciuki w tym turnieju. Trzymajcie się. Cześć.